Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Maćkowy i zapraszam do kolejnego odcinka z przygód Eli w grze Last of Us, część druga. Wyruszyliśmy z Jessim tutaj na podbój. Raczej w drodze do jakiegoś tam, powiedzmy, akwarium. W końcu musimy odnaleźć Tomiego. Swoją drogą bardzo, ale to bardzo dziękuję za miły odbiór na TikToku. Za wszystkie i wyświetlenia, i lajki. Mam nadzieję, że przełoży się też tutaj na odcinki nagrywane bezpośrednio na YouTube'ka. A teraz, cóż nam tu pozostaje dalej? Idziemy. Kurczę, jakieś zakamarki, nie zakamarki. Czy my tu coś możemy fajnego znaleźć? No chyba nie. O, śrubki. Śrubki to my bierzemy. Czy normalnie jak jakiś labirynt. Szybkie drapu. O, stół. Czy my tu coś możemy na szybko zabudejdować? Mamy 303 śrubeczki. Czy w tej broni lunetę możemy za 80? Strzelba, podejrzewam, zacznie nam się tutaj zacznie nam być potrzebna. Wszystko takie drogie. Dobra, idziemy w lunetę, będziemy snajpić. A co? Eli, kurczę, bogiem snajperów. Ty, pierwsza amunicja by się przydała, nie? No i fajniutko. Ale tak jak mówię, przede wszystkim amunicja. To tu chyba stąd to by było. Na tyle. Nie zgadnę, tędy nie przejdę, trzeba przepłynąć. Tędy też nie? No to którędy ja mam tutaj lecieć? Halo, mości państwo. Czy tu jest jakieś przejście, o którym jeszcze nie mam pojęcia? Na przykład nie wiem. W drugą stronę. No nie, no to już byliśmy. No halo.
No to przepraszam bardzo. Ja uwielbiam takie manewry, że nie wiem w ogóle, którędy mam tutaj w ogóle podążać dalej. No, wydaje mi się, że tutaj jest do przepłynięcia. Albo i nie? O, odpowiedź. Jakiś pomysł? Hej, chyba ten. Czyli dobrze myślałem, że tamtędy. Ach, tutaj nad tym. Dobra. Aby pewnie wybrała akwarium, bo tak trudno tam trafić. Może. No tak szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać tej bitwy z Abi. Jumper to z ciebie średni. Jezu. Jak się tam przedostaniemy? Może tamtą drogą? Ja, samochody. Chcę zajebiście daleko. Albo użyjemy tego. Tak. Aha. Chodź. Tędy. Czyli polujemy na łódkę. Jaki jest plan? Rozwalamy ich i bierzemy łódź? Na pewno weźmiemy łódź. Od nich zależy, czy się wtrącą. To brzmi jak plan. Oby było ich mało. Dobra, zdobędziemy łódeczkę. Wszystkie apteczki są. Ale ruina. Czekaj, 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 czy jest jeszcze tutaj trzeba coś zwerbować, nie zwerbować? Nie ma, nie, lutujemy. Nie. Chusteczki na drogę, drobeczki po drodze. O, karty. Już nic nie ma, a więc pewnie tędy. Mężczyzno, pomógłbyś. Trzymam, chodź. No dobra, płyniemy dalej. Tędy, chodź. Czyli płynie za Jessim. Może pomóc. Mhm. Snajder na 12. Pogadam. Snajder.
Zbliżam pobliskie jednostki. Odbiór. Szlak. Wasza czwórka. Ruszcie wiaduktem do przystani. Reszta niech czeka tutaj na rozkazy. Pytanie, czy my ich... Strzela do naszych? Mamy rozkazy. Możemy delikatnie ominąć. Ja też chcę się tam wspiąć. Halo. Już mogę? Dziękuję. Mężczyzna. Puścił mnie przodem. Niech to szlak. Eli. Tędy dotrzemy na przystań. Nie. Weźmiemy ich łódź. Słyszałaś ich? Mówili o Tomim. Nie wiemy tego. A o kim mogli mówić? Jeżeli o nim, to już dawno go tam nie będzie. Przecież będzie tropił Abby, więc... A co jeśli mu coś... To przecież to jest pani detektyw Eli. Poradzi sobie. Chryste, panie. Pomożemy Tomiemu, idąc za Abby. Nie będę znowu ratować ci dupy. Ho, 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 ho. Mocne słowa. Oby ci się udało. Dzięki za pomoc. Powiemy, zostawić, jak zostaję sam w tej grze. Myślisz, że to wpłynie na atak? Nie wiem. No fajnie, fajnie. W którą stronę, jak kurczę mam. No na pewno nie w tą. O Chryste. Ja mogę tu gdzieś przepłynąć? Mogę. No tak, ktoś jest.
No nie. Było blisko. Boże, w Assassin's Creed'a się bawię, no. Jest typek, dobra. Tak trochę na żywce, nie? Nie wiem tylko w którą stronę mam lecieć, ale okej. Gdzie ja mam płynąć? Jezus Maria. Brawo ja, nie ma co. No tutaj. To sobie porobiłem manewry. No nie ma to tamto. Need for Speed Alley Drift. Dobre pytanie. Mogę to pokonać. Brawo ty.
Driftujemy łódką. Co teraz? No dobra, zlokalizować łódź, fajnie. Okej, widzę łódź, fajnie. O! Człowieczek. Jeśli to czytasz, już po mnie. Mam nadzieję, że zginęła w blasku chwały, a nie zarąbałyby przez jakieś blizny. Mam też nadzieję, że pamiętasz, gdzie schowaliśmy nasze rzeczy. Kod to 71264. To sobie chyba warto zapisać. Szczerze mówiąc. Siedemdziesiąt, dwanaście, 64. Randall. Tu jesteś. No to diabelski młyn. Zerknięcie. Ale poczekajcie. Czy ja tam coś jestem w stanie zrobić po drugiej stronie? Wygląda na to, że nie. Ale tutaj chyba sobie zaryzykuję i stworzę mołotowy. Tak to ugramy. Okej. Co dalej? Tak, żeby profilaktycznie być przygotowany. Tak. No dobra. Pytanie, czym my zablokujemy ten... No i fajnie. Pewnie w dół. Co tu się dzieje? Zdechło? Nie zdechło. Na całe szczęście. No, jesteśmy ewidentnie coraz bliżej tego pięknego diabelskiego młynu. Oj, oj, oj. No i co, już do mnie strzelacie? Aha, czyli żołnierze WLF K
kontra Serafici. Boże. A my sobie naokoło popłyniemy. Czy jednak nie i ja muszę tamtędy przejść? No to wygląda. Krótko z więzienia na temat Elim odpowiedziała. No co, idziesz? Pewno ktoś tu zaraz przybiegnie. Jak żeby nie inaczej. Tutaj w środku! O ty. No i poszła główka piękna. Ktoś jeszcze gdzieś tutaj się ten? Nie, bo ja tu widziałem amunicję gdzieś. Dziękuję. Już przejścia nie ma. No i chyba to wszyscy. Że tak powiem, rachu, ciachu i po strachu. Ale jeszcze sobie tutaj zwiedzimy, czy gdzieś coś mamy jeszcze do okazji dorwania. Na przykład śrubeczki.
kolejne śrubeczki. No, wygląda na to, że tędy to ja już tutaj przeszedłem. Jak żeby nie inaczej. Bo tam mamy łódeczkę. Okay. Pytanie, gdzie dalej? Jak zwykle. No dobra, opływaliśmy sobie troszkę, ulepszyliśmy sobie naszą broń, mamy teraz lunetę przy niej. No i cóż, na diabelski młyn, który jest chyba w tamtą stronę, albo tam? Będziemy się kierować już w następnym odcinku, także na chwilę obecną ja się żegnam i widzimy się. Dla mnie za chwilę, dla was to będzie już troszkę inny dzień, no ale cóż, na razie.